Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World. A tutaj mamy przegląd Shelby Cobra 427 SC. Dokładnie tak. Jest to bardzo drogi w sumie samochód, ale to jest jakaś wersja specjalna, zdaje się, jakaś Victoria, bo tu ma na V8 Cobra, nie wiem co to jest w ogóle, ale to zaraz zobaczymy sobie w garażu u dealera samochodowego, jaka to jest dokładnie wersja. Ja nie jestem Ole, ja wszystkiego dokładnie nie wymawiam ani nie pamiętam. Więc zresztą znacie mnie, ja zawsze wszystko przekręcam, dlatego chciałem, żeby właśnie Ola przeczytała dokładnie tą nazwę, żebyście po prostu wiedzieli, co jest 5. I co mogę powiedzieć na samym początek? Jest to samochód w sumie nawet całkiem niezły, bardzo fajnie się trzyma drogi, co mam nadzieję wam zademonstruję za chwilkę. Może na początek, standardowo, powiedz Ola co nieco ze świata rzeczywistego, co ten samochód ma w środku? W środku ma motor od Forda V8 o pojemności aż 7 litrów, co naprawdę robi wrażenie patrząc na wymiary tego samochodu. Sama waga jego to jakieś około tony, może nieco ponad. No i w sumie osiągi jednak nie są jakoś tak bardzo rewelacyjne, chociaż jest to samochód jednak z dawniejszych lat, więc kiedyś troszeczkę inaczej to wszystko wyglądało. Powinien przyspieszać miejsców na 4 sekundy do setki. Sprawdźmy to. Mam w nim części Gromlena, tunigowane co prawda, więc powinien przyspieszać nieco szybciej. Mówiłaś 4,5, tak? No tak, około 4-4,5. Coś między tym się waha chyba. Dobra. Chwileczkę, zapomniałem liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. No, gdzieś tak około czterech, trochę szybciej, bo te części tutaj są włożone jakieś tam. Wiadomo, że to takie liczenie, no, tylko na oko mniej więcej. Sami możecie sobie zobaczyć, wywnioskować chociażby po filmiku. Tam możecie zobaczyć na filmiku, albo może ja dodam jakiś zegar z obróbki, żeby zobaczyć jakie to przyspieszenie jest. W każdym razie gdzieś około 3,8 sekund do setki przy częściach Gromlena. Pewnie bez części byłoby właśnie tak jak mówi Ola. Prawdopodobnie, bo to tak w miarę dobrze są tutaj odwzorowane te samochody. Oczywiście pomijając te MR2 i F1 Elite. No to jest zupełnie inna szkoła jazdy. Natomiast ten samochód, zdaje się, jest tutaj dosyć dobrze odwzorowany. Z wyglądu również jest dosyć ładnie. Tutaj widzimy takie stare zaokrąglenia tych starszych samochodów wyścigowych na tory. Ja takie coś bardzo lubię. Nie wiem, jak ty, Ola? No w sumie nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ciężko ci powiedzieć, czyli nie lubisz. Widzicie, że tutaj gościu ma kask, również trzyma rękę na skrzyni biegów, dokładnie tak jak w Bugatti Veyronie czy innych. To w ogóle zobaczcie, że tu jest taki długi, długi drążek od skrzyni biegów, tak samo długi, długi drążek od hamulca ręcznego. Nie ma tu absolutnie żadnych bajerów poza tymi najpotrzebniejszymi, czyli prędkościomierz, jakieś tam ciśnienia olejów i tak dalej. Jest to absolutnie klasyk w Need for Speed World. No ale dobrze, klasyk klasykiem, cena jest wysoka, więc sprawdźmy, czy ten samochód się do czegośkolwiek nadaje. Chodźmy na jakiś wyścig. I mamy tutaj części Gromlena, jak widzicie, tunigowane. Samochód ma statystykę 640 punktów. Ponadto mam jeszcze skille dwugwiazdkowe na nitro, na wydłużenie oraz na moc nitro. Chodźmy sprawdzić, jak ten samochód spisze się w wyścigu z Aferą i jej Marussią. Marussia ma również niską prędkość maksymalną. Afery Marussia jest w klasie A. A raczej Oli Marussia jest w klasie A. No właśnie. No i widzicie, Marussia lepiej tu przyspiesza. Na końcu wyścigu pokażę wam jej statystyki, bo nie było czasu na początku przed wyścigiem. Teraz skupmy się na jeździe. Przede wszystkim mamy tutaj sztywne prowadzenie. Skręt nie jest jakoś imponująco dobry, natomiast sztywne prowadzenie powoduje, że tracimy mało prędkości na zakrętach, co jest dużym atutem. Widzicie, że teraz lekko zaczynam doganiać Marussię, która charakteryzuje się bardzo dobrym skrętem i również świetną przyczepnością, co sprawia, że też mało gubi prędkości na zakrętach. Natomiast zdaje się mieć słabe przyspieszenie przy wyższych prędkościach. Z
co chyba jest inaczej troszeczkę niż w tej moim drzewi. Chociaż musicie brać też pod uwagę, że Marusia ma chyba raczej lepsze części. Wiesz Ola, jakie masz tam części, jakie masz statystyki może w tym, Marusia? Właśnie ogólno mam 744, także wysoką. 700. Więc mam części uliczne i nie wiem, czy nie dwie wyścigowe. Nie wiem, czy profesjonalne kogokolwiek wsadzałam. Ultra to na pewno nie mam. Mhm. Czyli jak widzicie, jest dosyć wysoko tutaj. A i tak mi specjalnie ta Marusia nie odbiega. Zdaje się, ja kiedyś widziałem, jechałem z takim gościem na Waterfront i on dużo nitra co prawda używał, ale ciężko go było dogonić, naprawdę. Musiało nieźle się tam spisywać. Udało mi się tutaj Olę wyprzedzić, bo trochę tam jej nie poszło na zakręcie. No, trochę. Ale tylko trochę, tylko dlatego, bo pewnie gdyby jechała, pewnie gdyby jej się udało lepiej przejechać, to by było ciężko dogonić. Okay, ale jak widzieliście... Ale widzieliście, wcale jej tak daleko nie odbiegałem. Co chciałaś powiedzieć? Że wjechałam w trafika. Tak, i w ścianę. No dobrze, to sprawdzimy jeszcze sobie tutaj moc nitra. Zdaje się, że to jest trasa North Bay and Harbor, dlatego ona zaraz się tutaj kończy. Ale pojedziemy sobie jeszcze jeden wyścig. Co ty na to, Ola? Nie ma sprawy, możemy jechać. Super, no to pojedziemy jeszcze jeden. Przejdziemy sobie przez most z nitrem. Widzicie, mamy tutaj bardzo ładny dymek po bokach. I samochód ogólnie na tych statystykach, czyli 640 punktów na ogólnej, jedzie gdzieś tak 314 km na godzinę. I zaraz zobaczymy, jak tam sobie... O, nawet pojechałem 336, ale to na nitro, prawda? Ona pojechała maksymalnie 297 km na godzinę i części ma tutaj... No, lepsze niż, może nie lepsze niż ja, ale lepsze statystyki ma dzięki tym częściom. Podejrzewam, że Cobrę można by podnieść do punktów, do 700 punktów na statystyce ogólnej. No i chodźmy na następny jakiś wyścig. I mamy tutaj trasę Dover Street, dwa okrążenia standardowo. I znowu zobaczcie sobie start, Marusia jedzie sobie ładnie do przodu. Zostawia nas w tyle, ale może uda się jakoś dogonić. Co ty na to, Ola? Zobaczymy, jak będzie. Aha, wyzwanie, tak? No dobra, zobaczymy, czy podołam. Postaram się nie zrzucić pana pączka. Zrzuciłam, przepraszam. Dziękuję. Poradziłem sobie jakoś, ale niezbyt udolnie, nieudolnie, aż tak powiem. Aj. Lubisz tą trasę ogólnie? Właśnie to jest moja ulubiona trasa. Aha, to fajnie się trafiła. Fajna jest pod tym względem, że tu można ładnie ją przejechać bez stracenia prędkości. Trzeba się mieć wpasować w te zakręty i wtedy bardzo fajnie się tutaj jeździ. Na tych częściach, które tutaj mam w Cobrze, niestety jak widzieliście, próbowałem wejść na pełnym gazie w ten dosyć ostry zakręt i no, wypadłem na bandę. Tego trzeba teraz, trzeba troszeczkę tutaj uważać z tym skrętem. Trzeba się do niego przyzwyczaić. Powiem wam, że Cobra prowadzi się tak lekko pudełkowo i dosyć sztywno, jak mówiłem. Ale ten kąt skrętu nie jest taki zbyt dobry, co właśnie może skutkować takim efektem, jak przed chwilą widzieliście. Ola natomiast radzi sobie tutaj bardzo, bardzo dobrze, bo ma bardzo dobrą i skrętną Marusję. Oczywiście też bardzo dobrze jeździ. A powiedz mi, czy wpada ten samochód lekko w nadsterowność? Zdecydowanie tak, bo przed chwilą było widać na filmiku, że właśnie cisnąłem ten skręt do maksa w lewo i gaz do końca i zrobił się taki, tak jak mówisz, nadsterowny i po prostu wyleciał na bandę. Jest tak, chociaż nie driftuję w ogóle. Mhm. O, teraz to widać. Wypadłem, chociaż nawet już miałem niską prędkość. Więc tak to wygląda. Marusia z kolei fajnie połyka te zakręty i tam jest zupełnie inaczej pod tym względem. Ona zresztą bardzo podobnie prowadzi się do F1, nawet tej elitarnej. Pod względem prowadzenia jest podobna. Oczywiście F1 dużo lepiej skręca, mimo wszystko i tak jeszcze lepiej skręca, chociaż Marusia jest pod względem skrętu bardzo, bardzo dobra. No.
sobie ładnie tutaj ukończymy wyścig. Jeszcze wam pokażę tą prędkość maksymalną, żeby się upewnić, bo nie jestem pewny, czy to jest na pewno 314 km na godzinę. Dlatego pojadę tutaj na tą długą prostą, już niestety bez waszej ulubionej Oli sobie pojedziemy i raz, dwa sprawdzimy, co ten samochód tutaj osiągnie nam ładnie. Jak słyszycie, może albo nie słyszycie, dźwięk silnika jest tutaj, znaczy dźwięk silnika, dźwięk ogólnie samochodu, no bo do dźwięku dochodzi także przecież układ wydechowy, jest naprawdę bardzo przyjemny dla ucha. Tak samo jak głos Oli. To dowaliłeś. Dobra, no to sprawdzamy teraz tą prędkość maksymalną. Okej, i 316-317 km na godzinę z nitrem. 343 km na godzinę. Całkiem ładnie, można powiedzieć, chociaż pewnie gdyby włożyć tutaj naprawdę dobre części, samochód spisywałby się dużo lepiej. Chodźmy do garażu. W garażu sprawdźmy sobie może najpierw cenę, nietypowo od końca samochodu. Cena samochodu to jest, już wam mówię, moi drodzy. O, wycofali ją chyba z tych nowości, ciekawe. Dobra, sprawdzimy sobie. O, jest 6400 boostu. Sprawdziliśmy sobie cenę samochodu, a teraz chodźmy zobaczyć warsztat z częściami do tuningu. Od razu wam mówię, że do tego samochodu są bardzo ładne, duże, wygodne ławki, czyli spoilery. Nie ma tutaj natomiast bodykitu, ani masek nie mamy tutaj żadnych, nie możemy sobie włożyć. Natomiast spoilery, zobaczcie sobie sami, dodają taki fenomenalny wygląd. Coś, czego nie doświadczycie w żadnej innej grze. Ach, pięknie. Także chyba nikt z was nie będzie się kusił o to, żeby jakąkolwiek część wizualną włożyć do tego samochodu. Można sobie ewentualnie szyby przemalować na czarno, chociaż jak widzicie, niewiele... Aha, bo ja mam zainstalowany już, w porządku. Niewiele to tam dało, bo miałem zainstalowane, ale mogę jeszcze włożyć obniżenie trzeciego stopnia, co też niewiele nam tutaj daje, prawda? Nie tyle przynajmniej, co w rozkraczonym Grandzie Cherokee Jeepie SRT. Teleportuj się, Ola, do mnie, proszę cię. Już. No i Ola jest już tutaj koło mnie, jak widzicie, ze swoją Marusią. I czy mogę wam polecić ten samochód? No jest to zdecydowanie dobry rywal w klasie A. Na pewno da się go tutaj ładniej stuningować, jeśli chodzi o kręte trasy. Nawet niekoniecznie kręte, tylko trochę takie z dłuższymi, bo jak widzicie, że nawet na Dover Street tak słabo sobie radził. Marusia tutaj zdeptała go bez obcasa, także nie było tu żadnego jakiegoś takiego, żadnej takiej rywalizacji, chociaż jak widzicie, Marusia też lepsze ma statystyki. Spadaj ty, trafiku wędny. No. I no cóż, cena jest zdecydowanie za wysoka jak za taki samochód. Ma co prawda mocne nitro i na starcie mamy części Gromlena tunigowane, co jest bardzo dobrze. Natomiast osiągi są zdecydowanie nieadekwatne do tego, co tutaj, do tej ceny za Speed Boosty. Możecie mieć za te pieniądze na przykład Carrera S, która jest sporo lepsza. Natomiast do klasy A też by się znalazło coś lepszego. No i tak jak mówię, samochód ma mocne nitro. Przyspieszenie, ja wiem, nie jest wcale takie słabe, ale jak widzicie, Marusia ma tutaj lepsze, mimo, no w sumie złe porównanie, bo ma wyższe statystyki, prawda? Ale samochód na przykład taki jak Grand Cherokee, który zresztą ma prawie tą samą pojemność silnika, ten SUV taki wielki, jeśli kojarzycie z poprzedniego przeglądu, no to przyspiesza sporo gorzej niż ten mały tutaj smrodek. Więc ogólnie nie polecam za tą cenę, to jest naprawdę zawyżona cena.
No to cóż, dziękuję wam, że byliście ze mną, z nami właściwie, bo Ola też tutaj jest. Cześć, Ola. No cześć. No tak nic nie mówisz, ale w sumie mało jest informacji na temat tego samochodu i no Ola tam nie do końca mogła się tutaj dzisiaj wykazać. Natomiast to, co powiedziała, myślę, że również było dla was interesujące i ciekawe. Dziękuję wam jeszcze raz, Ola też wam dziękuję i się z wami żegnamy. Cześć! Hej! Na razie.